Wszyscy mieliśmy w życiu momenty, które sprawiały, że chcieliśmy wczołgać się do dziury i zniknąć. Nie są to tylko przebłyski na radarze naszej egzystencji. Mogą one kształtować sposób, w jaki postrzegamy siebie i otaczający nas świat. Ale co, jeśli powiem Ci, że niektórzy z największych filozofów starożytności, stoicy, odkryli sekrety, które mogą sprawić, że te chwile zażenowania będą nie tylko znośne, ale i wzmacniające. Dzisiaj zagłębimy się w mądrość stoicyzmu, aby przekształcić nasze najbardziej zawstydzające chwile w nasze największe zalety. Nie chodzi tylko o unikanie wstydu, chodzi o przepisanie scenariusza naszego życia, aby żyć odważnie, autentycznie i z odpornością, bez względu na to, co nas spotyka. Jeśli więc masz dość powstrzymywania się przez strach przed tym, co pomyślą inni, zostań w pobliżu. Ta podróż może po prostu zmienić sposób, w jaki stawiasz czoła każdemu jutrzejszemu dniu. Jeśli znasz kogoś, kto zmaga się z ciężarem wstydu lub przydałoby mu się nowe spojrzenie na to, jak żyć autentycznie, podziel się z nim tym filmem. Jeśli doceniasz to, co tutaj robimy, prostą, bezpłatną przysługą, którą możesz zrobić, jest kliknięcie przycisku subskrypcji. Upewnij się również, że nie pominiesz żadnej części filmu. Ponieważ każdy segment opiera się na poprzednim, aby pomóc ci odblokować bardziej nieustraszone i satysfakcjonujące życie. Zaczynajmy. To fascynujące, gdy się nad tym zastanowić. Nikt nie rodzi się zawstydzony. Noworodki nie rumienią się ani nie chowają. Te reakcje przychodzą później, gdy dorastamy. Społeczeństwo owija nas warstwami, zasadami dotyczącymi tego, co jest akceptowalne, a co nie, tworząc mentalny plan nakazów i zakazów. Ale skąd pochodzą te zasady? Często są one po prostu odzwierciedleniem norm kulturowych i osobistych uprzedzeń przekazywanych z pokolenia na pokolenie, jak zestaw starych, zakurzonych książek, których nikt tak naprawdę nie pamięta, dlaczego je przechowujemy. Stoicyzm wprowadza tutaj przekonującą perspektywę. Uczy nas, że rzeczy zewnętrzne, w tym oceny i normy społeczne, nie są z natury dobre lub złe. Wartości te są przypisywane przez ludzkie postrzeganie, które może być błędne i niespójne. Stoicy starają się zrozumieć naturę rzeczy, oddzielając ich postrzeganie od reakcji. Przypominają nam, że moc odczuwania zażenowania lub jego braku nie leży w samym wydarzeniu lub w opiniach innych ludzi, ale w naszej interpretacji tych wydarzeń i opinii. Pomyśl o tym, kiedy ostatnio byłeś zawstydzony. Czy to dlatego, że naprawdę zrobiłeś coś, co było sprzeczne z Twoją naturą, czy dlatego, że obawiałeś się osądu opartego na oczekiwaniach społecznych. Stoicyzm zachęca nas do kwestionowania tych zewnętrznych standardów. Czy ciężar wstydu jest warty zniesienia, jeśli opiera się na arbitralnych standardach, które nie pasują do naszego prawdziwego ja? Docierając do źródła naszego zażenowania, możemy zacząć postrzegać je jako to, czym naprawdę jest często niepotrzebnym ciężarem, który decydujemy się nosić, ponieważ nauczono nas cenić opinie innych ponad własne zrozumienie i cnotę. Rzućmy temu wyzwanie. Nauczmy się patrzeć na te chwile przez stoicki pryzmat, skupiając się na tym, co naprawdę ważne, na naszych własnych wartościach i działaniach, a nie na ulotnych osądach innych. Kiedy zdejmiemy z siebie te warstwy, zrozumiemy nie tylko korzenie naszego zażenowania, ale także to, jak się od niego uwolnić. Dla stoików bycie autentycznym nie polega na bezrefleksyjnym podążaniu za impulsami. Ale raczej na dostosowaniu swoich działań do rozumu i cnoty. Chodzi o bycie wiernym swojemu rdzennemu ja, a nie ja, ukształtowanemu przez oczekiwania i normy społeczne. Wyobraź sobie, że pozbywasz się wszystkich powinieneś i musisz, które zgromadziłeś od innych przez lata. Co ci pozostanie? Pozostają ci twoje podstawowe zasady. Twoje prawdziwe ja, na które nie mają wpływu fale popularnej opinii. Jest to esencja stoickiej autentyczności, znalezienie i trzymanie się swojego racjonalnego, cnotliwego ja. Jak jednak zastosować tę zasadę w codziennych sytuacjach, zwłaszcza tych, które mogą wprawić nas w zakłopotanie? Powiedzmy, że jesteś na spotkaniu i śmiejesz się głośniej niż inni z żartu, lub decydujesz się podzielić niepopularną opinią. Autentyczną stoicką reakcją nie jest kurczenie się w zakłopotaniu, ale ufne trwanie przy swojej prawdzie. Jeśli Twoje działania nie krzywdzą innych i kierują się Twoimi prawdziwymi przekonaniami i wartościami, to nie ma prawdziwego powodu do wstydu. Jest to całkowicie zgodne ze stoickim przekonaniem, że jedyne rzeczy, które są naprawdę wartościowe, to te, które zależą wyłącznie od nas, nasze własne cnoty i osądy. Co więcej, ta podróż w kierunku autentyczności obejmuje ciągły proces introspekcji i autokorekty. Chodzi o bycie świadomym wpływów, które na nas wpływają, i aktywne wybieranie tych, za którymi podążamy, a które odrzucamy. Nie oznacza to, że ignorujemy uczucia innych, ale że przedkładamy naszą moralną integralność nad społeczną aprobatę. Ścieżka stoicka uczy nas, że każda osoba ma swój własny zestaw cnót i wad. A porównywanie się z innymi jest nie tylko nieprzydatne, ale i mylące. Skupiając się na własnej drodze do autentyczności, możemy zacząć rozumieć, że aprobata innych nie jest miarą naszej wartości. Zamiast tego, naszą wartość mierzy się tym, jak ściśle nasze działania są zgodne z naszymi racjonalnymi i moralnymi wartościami. Stoicy choć mądrzy postrzegali przebaczenie nie tylko jako moralny obowiązek wobec innych, ale także jako kluczową część dbania o siebie i rozwoju osobistego. Oznacza to nie tylko wybaczanie tym, którzy nas skrzywdzili, ale, co być może ważniejsze, wybaczanie sobie. Zawstydzające momenty często sprawiają, że pogrążamy się w samokrytyce. Jak często zdarzało ci się powtarzać w myślach swój błąd, za każdym razem czując ukłucie wstydu tak świeże, jakby dopiero co się wydarzyło? To właśnie tutaj filozofia stoicka może być dla nas drogowskazem. Uczy nas ona, że błędy są naturalną i nieuniknioną częścią bycia człowiekiem. To, co jest ważne, to nie sam błąd, ale to, czego się z niego uczymy i jak idziemy naprzód. Przebaczenie jest niezbędne. Ponieważ bez niego nie ma miejsca na rozwój. Trzymanie się przeszłych wstydów wiąże nas z tym momentem w czasie i podobnie jak stoicy, musimy pamiętać, że nie możemy zmienić tego, co już się wydarzyło. Wszystko, co mamy, to teraźniejszość i możliwość stworzenia lepszej przyszłości. Wybaczając sobie, uwalniamy energię, która kiedyś była pochłaniana przez samo oskarżenia. Energia ta może być następnie przekierowana na konstruktywne samodoskonalenie. Proces wybaczania samemu sobie obejmuje również racjonalną ocenę naszych działań, co jest kolejnym kamieniem węgielnym praktyki stoickiej. Prosi nas o rozważenie naszych działań w świetle rozsądku, czy były one pod naszą kontrolą, czy były zgodne z naszymi wartościami. Jeśli nie, uznanie tych rozbieżności pozwala nam zaplanować bardziej cnotliwe działania w przyszłości. Jest to rozwój w jego najbardziej autentycznej formie. Uznający nasze niedoskonałości i świadomie dążący do ich przezwyciężenia. Co więcej, przyjęcie rozwoju poprzez stoicyzm oznacza uznanie, że każdy dzień przynosi nowe wyzwania i możliwości praktykowania cnót, takich jak odwaga, mądrość i wstrzemięźliwość. Każdy zawstydzający moment, każdy błąd jest szansą na sprawdzenie naszego zaangażowania w te cnoty. To okazja, by ćwiczyć odporność by podnieść się z jaśniejszym zrozumieniem tego, kim jesteśmy, i ponownie skupić się na tym, kim chcemy być. Przyjmując przebaczenie i rozwój, uczymy się również rozszerzać to zrozumienie na innych, uznając, że każdy jest na własnej ścieżce, popełniając własne błędy i ucząc się własnych lekcji. Sprzyja to poczuciu współczucia i pokrewieństwa, jeszcze bardziej wzbogacając nasze własne życie i życie ludzi wokół nas. W stoicyzmie znajdujemy potężnego sprzymierzeńca w poruszaniu się po nieprzewidywalnych prądach życia. Stoicy postrzegają każde wyzwanie, każdą zmianę jako nieodzowną część naszej podróży, integralną część kształtowania naszego charakteru i doskonalenia naszych cnót. Kiedy pojawia się zażenowanie, często ma to miejsce w momentach zmian lub wyzwań, kiedy jesteśmy wypychani z naszych stref komfortu i wystawiani na obserwacje innych, ale zastanówmy się, co by było, gdybyśmy postrzegali te chwile nie jako zagrożenia, ale jako szanse. Co by było, gdybyśmy zamiast się wycofywać, przyjęli te wyzwania z ciekawością i chęcią do nauki. Jest to esencja podejścia stoickiego, które postrzega każde wyzwanie jako szansę na praktykowanie cnót, takich jak odwaga, wstrzemięźliwość i mądrość. Kiedy przyjmujemy zmiany i wyzwania, zasadniczo praktykujemy to, co Stoicy nazywają premeditatio malorum, czyli premedytacją zła. Praktyka ta obejmuje wizualizację potencjalnych wyzwań i niepowodzeń oraz mentalne przygotowanie się do radzenia sobie z nimi. Nie chodzi tu o pesymizm, ale o budowanie odporności. Rozważając trudności, z którymi możemy się zmierzyć, zmniejszamy szok i intensywność, gdy się pojawią, a zawstydzenie jest jedną z takich trudności, które można w ten sposób złagodzić. Wyobraź sobie wolność płynącą z tej praktyki. Jeśli już stawiłeś czoła swoim lękom w swoim umyśle, rzeczywisty scenariusz staje się mniej zniechęcający. Będziesz lepiej przygotowany do radzenia sobie z nim ze spokojem i wdziękiem. Ta mentalna próba przygotowuje cię do działania z uczciwością i pewnością siebie, zmniejszając zakłopotanie i zwiększając Twoją zdolność do radzenia sobie z nim. Podejmowanie zmian i wyzwań zachęca nas również do wyrwania się ze statycznych wzorców zachowań. Zmusza nas do rozwoju, ewolucji i adaptacji. W obliczu zakłopotania, zamiast wycofywać się do skorupy zwątpienia w siebie, możemy zadać sobie pytanie, czego może mnie to nauczyć. Każda chwila dyskomfortu jest pełna spostrzeżeń na temat naszych wartości, naszych lęków i naszych ograniczeń, spostrzeżeń, które możemy wykorzystać do kształtowania bardziej solidnego i elastycznego ja. Takie podejście nie tylko minimalizuje ból zawstydzających momentów, przekształca je w odskocznie do głębszej osobistej siły i zrozumienia. Każde wyzwanie, któremu stawiamy czoła i które z powodzeniem pokonujemy, buduje naszą pewność siebie i wiarę w naszą zdolność do radzenia sobie z tym, co rzuca nam życie. Kiedy naprawdę posiadamy swoją historię, zdajemy sobie sprawę, że każde doświadczenie, każdy błąd i każdy zawstydzający moment przyczyniły się do tego, jaką osobą jesteśmy dzisiaj. Ta świadomość uwalnia nas od kajdan żalu z przeszłości i strachu przed przyszłymi osądami. Pozwala nam żyć w teraźniejszości, gdzie możemy sprawować prawdziwą kontrolę nad naszym życiem. Stoicyzm uczy nas, że nasza moc nie polega na zmianie wydarzeń lub opinii, które są poza naszą kontrolą, ale na zmianie naszego postrzegania i reakcji na nie. Posiadając swoją historię, przejmujesz kontrolę nad narracją swojego życia. Zamiast pozwalać innym definiować cię przez twoje przeszłe zażenowanie, możesz zmienić ramy tych momentów jako kluczowe punkty wzrostu. Nie chodzi tu o przepisywanie historii, aby uczynić ją bardziej przyjemną, chodzi o zrozumienie roli, jaką każde doświadczenie odegrało w kształtowaniu twojego charakteru i wartości. Jeśli ktoś wspomni o popełnionym w przeszłości błędzie, Możesz otwarcie to przyznać, a następnie skierować rozmowę na to, czego nauczyłeś się z tego doświadczenia i jak pomogło ci to rozwinąć cnoty takie jak odporność, mądrość lub współczucie. Posiadanie swojej historii wiąże się również z poziomem samoakceptacji, który jest wyzwalający. Oznacza to, że nie musisz już ukrywać się przed tymi częściami swojej przeszłości, których obawiasz się zawstydzić. Stoicyzm nie tylko toleruje niedoskonałość, obejmuje ją jako integralną część ludzkiej kondycji. Tak jak stoik znajduje spokój w akceptowaniu tego, czego nie może zmienić, tak ty możesz znaleźć spokój w akceptowaniu całej swojej historii. Ta akceptacja nie sprawia, że jesteś samozadowolony, ale pozwala ci żyć bardziej autentycznie, dostosowując swoje działania do prawdziwego ja. Taka postawa zachęca nas również do dawania przykładu. Kiedy bez wstydu dzielimy się swoimi historiami, inspirujemy innych, by robili to samo. Tworzy to środowisko, w którym otwartość i autentyczność są cenione ponad powierzchowną perfekcję. Jest to przestrzeń, w której ludzie czują się bezpiecznie, aby w pełni wyrazić siebie bez obawy o zażenowanie lub osąd. Kontynuujmy więc posiadanie naszych historii z dumą i pewnością siebie. Uznajmy, że każdy element naszej przeszłości, nawet ten wstydliwy, ma swoje miejsce i cel w naszej narracji. I poprzez tę własność ucieleśniajmy stoicki ideał życia nie na łasce zewnętrznych wydarzeń i opinii, ale jako architekci naszego wewnętrznego spokoju i szacunku do samego siebie. Te mentalne więzienia to niewidzialne bariery, które budujemy wokół siebie. Bariery zbudowane ze strachu, zwątpienia w siebie i najczęściej opinii innych. Stoicyzm uczy nas, że prawdziwa wolność nie pochodzi z zewnętrznych okoliczności, ale z opanowania naszego wewnętrznego świata. Chodzi o uznanie, że jedynymi łańcuchami, które naprawdę mogą nas powstrzymać, są te, które tworzymy we własnych umysłach. Porozmawiajmy o tych mentalnych więzieniach. Często są one zbudowane z cegieł osądów innych ludzi, oczekiwań społeczeństwa i naszej własnej samokrytyki. Możemy bez końca martwić się o to, co myślą o nas inni, obawiając się ich dezaprobaty, jakby to był wyrok do żywocia. Stoicy przypominają nam jednak, że obawy te są iluzją. Nie opierają się na rzeczywistości, ale na percepcji, której pozwalamy się kontrolować. Marek Aureliusz Jeden z najsłynniejszych filozofów stoickich napisał, że cierpimy bardziej w naszych wyobrażeniach niż w rzeczywistości. Nie może to być bardziej prawdziwe, jeśli chodzi o więzienie wstydu i zażenowania. Kiedy jesteśmy uwięzieni w tych mentalnych więzieniach, ograniczamy się na niezliczone sposoby, unikamy podejmowania ryzyka, wypowiadania się lub bycia wiernym sobie, ponieważ boimy się tego, jak możemy być postrzegani. Stoicy wzywają nas jednak do uznania tych lęków za to, czym są zwykłymi opiniami, a nie faktami. Epiktet, inny filozof stoicki, nauczał, że to nie same wydarzenia nas niepokoją, ale nasza ocena tych wydarzeń. Jeśli możemy zmienić nasz osąd, możemy zmienić nasze doświadczenie. Uwolnienie się z tych mentalnych więzień wymaga zmiany perspektywy chodzi o uznanie, że mamy moc wyboru naszej reakcji na każdą sytuację. Zamiast obawiać się zakłopotania, możemy postrzegać je jako okazję do rozwoju, zamiast martwić się o to, co myślą inni, możemy skupić się na życiu zgodnie z własnymi wartościami i zasadami. Jest to esencja stoickiej wolności, życie na własnych warunkach, kierując się naszym wewnętrznym kompasem, a nie zmiennymi wiatrami zewnętrznej aprobaty. Wolność ta obejmuje również akceptację nietrwałości życia. Stoicyzm uczy nas, że wszystko, co zewnętrzne, nasz majątek, nasza reputacja, a nawet nasze relacje, jest tymczasowe. Jeśli przywiążemy nasze szczęście do tych ulotnych rzeczy, uwięzimy samych siebie. Ale kiedy zdajemy sobie sprawę, że prawdziwy spokój i wolność pochodzą z wewnątrz, zaczynamy burzyć te mury. Rozumiemy, że bez względu na to, co dzieje się poza nami, mamy moc, by zachować spokój i integralność. Uwolnienie się od mentalnych więzień nie jest jednorazowym wydarzeniem, to ciągła praktyka, wymaga ciągłej autorefleksji i zaangażowania w autentyczne życie, ale za każdym razem, gdy decydujemy się działać z miejsca wewnętrznej siły, a nie strachu, odłupujemy te mury. A z każdym odpadającym kawałkiem zbliżamy się do życia pełnego wolności i spełnienia, które obiecuje stoicyzm. Kończąc naszą eksplorację przez wyciężania zażenowania poprzez stoicyzm, skonsolidujmy potężną świadomość. Masz zdolność do życia na własnych warunkach. Jest to ostateczna wolność wolność wyboru sposobu reagowania na wyzwania życiowe w tym te niezręczne, zawstydzające chwile, które kiedyś wydawały się przeszkodami nie do pokonania. Stoicyzm oferuje nie tylko filozoficzne spojrzenie, oferuje praktyczne narzędzia, które pozwalają nam oderwać się od zewnętrznych nacisków i skupić się na tym, co możemy kontrolować naszych myślach, działaniach i reakcjach. Ta autonomia jest wyzwalająca. Kiedy żyjemy na własnych warunkach, kierując się stoickimi zasadami, nie jesteśmy podbijani przez każdy wiatr krytyki lub pochwały. Zamiast tego stoimy mocno zakorzenieni w naszych własnych wartościach i cnotach życie na własnych warunkach oznacza uznanie, że twoja wartość nie jest związana z opiniami innych jest związana z twoją uczciwością i zdolnością do pozostania wiernym swoim zasadom w obliczu życiowych perypetii chodzi o dążenie do tego, co jest dla ciebie naprawdę ważne niezależnie od tego, czy jest to zgodne z oczekiwaniami społecznymi może to oznaczać podążanie mniej uczęszczaną drogą, wyrażanie niepopularnych opinii, lub akceptowanie swoich unikalnych dziwactw, wszystkich rzeczy, które sprawiają, że jesteś sobą. Stoicyzm uczy nas również, że piękno i wyzwania życia to dwie strony tego samego medalu. Przyjęcie tej dwoistości pomaga nam docenić wzloty i stawić czoła upadkom ze spokojem. Każde wyzwanie, każda chwila zakłopotania jest testem i okazją do praktykowania cnót. Takich jak odwaga, odporność i umiar. Patrząc przez ten pryzmat, życie staje się serią chwil, których nie należy po prostu znosić, ale aktywnie kształtować zgodnie z własną wizją i wartościami. Nie zapominajmy, że życie własnym życiem to ciągła podróż. Codzienna praktyka wymaga refleksji i chęci do nauki i adaptacji. Nie chodzi o osiągnięcie stanu doskonałości, chodzi o dążenie do osobistej doskonałości i wewnętrznego spokoju. Chodzi o budowanie życia, w którym każdy dokonany wybór odzwierciedla twoje najgłębsze przekonania i aspiracje. Niech ta dyskusja przypomni ci, że jesteś autorem historii swojego życia. Masz moc przedefiniowania swojej relacji ze wstydem i przekształcenia go w źródło siły. Stosując mądrość stoicką, możesz żyć z pewnością siebie i wdziękiem, dokonując wyborów zgodnych z Twoim prawdziwym ja. Dziękujemy za udział w tym filmie. Pamiętaj, że każdy dzień to nowy rozdział w Twojej księdze życia. Napisz go z odwagą i autentycznością. Aby dowiedzieć się więcej o życiu Stoika, obejrzyj jeden z filmów sugerowanych na ekranie. Twoja podróż jest ważna. Jesteśmy wdzięczni, że możemy być jej częścią. Do następnego razu podążaj swoją ścieżką z odwagą i mądrością.